Na łamach tego kanału dużo mówi się o słuchawkach, głównie klasycznych, dynamicznych, czasem planarnych. Pora więc na coś nowego, co zapoczątkowaliśmy materiałem wprowadzającym markę Stax do salonów sieci Top Hi-Fi and Video Design. Dzisiaj będzie o zestawie, który stanowi świetną propozycję na początek przygody ze słuchawkami elektrostatycznymi. Jednak Stax SRL 500 MK2 same z siebie nie zagrają, to też do ich zasilenia potrzebny będzie wzmacniacz. Tu w postaci modelu SRM500T, również od japońskiego Staxa. Jeśli tak samo jak ja jesteście zainteresowani tematem elektrostatów, gorąco zachęcam do dzielenia się opiniami w komentarzach. Tymczasem intro i jedziemy! Zestaw słuchawkowy obejmuje słuchawki Stax SRL 500 MK2 oraz wzmacniacz Stax SRM500T. W komplecie znajdują się niezbędne przewody połączeniowe oraz pakiet dokumentacji. Taki zestaw myślę, że nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Miłym akcentem jest dołączony do zestawu przewód RCA, sprawiający naprawdę dobre wrażenie dumnym napisem Made in Japan oraz logotypem Stax na wtykach RCA. Wizualnie dzieje się naprawdę sporo, głównie gdy mowa o słuchawkach SRL 500 MK2. Kształt muszli jest niecodzienny, bo prostokątny oraz wyraźnie wskazujący na to, że mamy do czynienia ze słuchawkami otwartymi. Przez żeberka obudowy wyraźnie widoczny jest jasno-szary przetwornik elektrostatyczny. Pady wokół uszne pokryte skórą syntetyczną o przyjemnej fakturze i miękkim wypełnieniu. Pałąk sprawia wrażenie solidnego i pozwala na wygodne dopasowanie słuchawek do kształtu własnej głowy. Mechanizm pracuje solidnie i raz ustawiony nie wykazuje tendencji do samoczynnej zmiany położenia. Wzmacniacz SRM500T z kolei wygląda dość standardowo, nie wybijając się przesadnie na tle innych tego typu konstrukcji. Na jego froncie widoczne jest logo producenta, włącznik zasilania oraz charakterystyczne wyjścia słuchawkowe oraz duży potencjometr głośności. Umożliwia on niezależną regulację poziomu głośności dla obydwu gniazd słuchawkowych. Górna część obudowy ma otwory wentylacyjne. Z tyłu wzmacniacza z kolei widzimy wejścia sygnałowe w postaci zbalansowanych złącz XLR oraz jednej pary wejścia RCA. Co ciekawe, wzmacniacz pozwala na wypuszczenie sygnału drugą parą wtyków RCA. Pojawiło się tutaj również zakręcane uziemienie oraz, co oczywiste, port zasilania. Cały zestaw wygląda spójnie i bardzo elegancko, jak na markę Stax przystało. Ciekawostką, którą pewnie doceni duża część z Was, jest typowo japońska konstrukcja sprzętu. Świadczy o tym dumnie brzmiący napis Made in Japan na tyle wzmacniacza. Wygląd systemu to jedno, ale myślę, że ważniejsza i dużo ciekawsza jest technologia stojąca za produktami Stax. Przede wszystkim słuchawki tego producenta i model SRL 500 Mark II nie są tutaj wyjątkiem, to konstrukcje oparte na przetwornikach elektrostatycznych. Źródłem ciśnienia akustycznego w słuchawkach co do zasady jest ruch przetwornika, dynamicznego, planarnego, a w omawianych słuchawkach elektrostatycznego. W przypadku słuchawek Stax ruchu nie powoduje prąd zmienny przepływający w polu magnetycznym, bo tutaj magnesów tak po prostu nie ma. Membrana w postaci cienkiej warstwy materiału wrażliwego na prąd jest pod stałym napięciem umiejscowionej pomiędzy dwoma elektrodami, znanymi też jako statory. W przypadku produktów Stax napięcie prądu wynosi aż 580 V. Przykładane jest tutaj napięcie zmienne sygnału audio o bardzo wysokich wartościach. Wówczas zachodzi zjawisko elektrostatyczne, skąd wzięło się też określenie tychże słuchawek. Pojawiające się napięcie wywołuje ruch spolaryzowanej membrany w rytm zmieniającego się napięcia. Membrana jest bardzo lekka, impulsy elektryczne bardzo szybkie, więc ruch membrany również. Stąd też, gdy mowa o bardzo szybkiej reakcji na zmiany w tempie muzyki, wychwyceniu wszelkiej szczegółowości, słuchawki elektrostatyczne nie mają sobie równych. Sama idea słuchawek elektrostatycznych zakłada, jak już wspominałem wcześniej, bardzo wysokiej wartości napięcie zasilania. Potrzebny jest więc odpowiedni wzmacniacz, który będzie w stanie zasilić układ przetworników, dostarczając odpowiedniej ilości prąd. Dlatego też słuchawki Stax zawsze łączy się tylko i wyłącznie ze wzmacniaczami tego samego producenta. I tutaj do akcji wkracza SRM500T o hybrydowej konstrukcji łączącej przedwzmacniacz tranzystorowy FET oraz lampową końcówkę mocy. Napięcie polaryzacji wynosi okrągłe 580 V, co jest wartością idealną dla słuchawek SRL 500 MK2.
Może tutaj paść pytanie, dlaczego poza wymaganą wysoką wartością napięcia słuchawek Stax SRL 500 Mark II nie można podłączyć ich do tak po prostu innego wzmacniacza? I odpowiedź jest bardzo prosta. To nietypowy 5-pinowy wtyk sygnałowy słuchawek. Takiego złącza nie znajdziecie w pierwszym lepszym wzmacniaczu słuchawkowym. Inna sprawa to ekstremalnie wysoka oporność elektrostatów. Myśleliście, że takie 600 czy tam 800 ohmów w słuchawkach dynamicznych to dużo? Przy SRL 500 Mark II to wartości wręcz komiczne. Impedancja elektrostatów wynosi bowiem 145, ale tysięcy ohmów, czyli 145 kiloohmów. Nieźle, prawda? Nie chcę Was zanudzać suchymi danymi. Te możecie przewertować samodzielnie w internecie, jak i na kartach produktu. Najważniejsze jest to, co ten zestaw potrafi zaprezentować, jeśli chodzi o brzmienie. Jako źródło zastosowałem swego rodzaju klasyka, streamer Blue Sound Note, który cechuje się naprawdę niezłej klasy układem cyfrowo-analogowym. Stax SRL 500 Mark II zasilany wzmacniaczem SRM500T przenosi nas dosłownie do innego świata. Zachwyca dynamiką, ekspresją i ilością szczegółów. Dźwięk jest nasycony na każdym kroku, jednocześnie podając detale w bardzo naturalny, pokusiłbym się o stwierdzenie łagodny sposób. Słychać tak zwany lampowy charakter cechujący się ciepłym, niejako otulającym brzmieniem. Według mnie nie ma tutaj co liczyć na jakieś niesamowite wrażenia w kontekście samego basu. Tony niskie są, grają bardzo płynnie, z dobrą dozą głębi, ale bez przesady. Fani głębokiego zejścia raczej mogą być tutaj zawiedzeni. Niemniej jednak domyślam się, że wynika to po prostu z konstrukcji tych słuchawek. Delikatniejszego niż dynamiczny przetwornika elektrostatycznego i bardzo, naprawdę bardzo przewiewnej konstrukcji. Stax SRL 500 Mark II są bardzo lekkie i zupełnie nie tłumią dźwięków otoczenia. Działa to też w drugą stronę, bowiem wszystko to, co słuchamy na słuchawkach, będzie doskonale słyszalne w naszym otoczeniu. Warto mieć to na uwadze, jeśli nie chcielibyście przeszkadzać pozostałym domownikom. Słuchawki oraz wzmacniacze Stax od zawsze wywoływały dużo emocji. Nie inaczej jest w przypadku omawianego kompletu. SRL 500 Mark II jest co prawda drugim od dołu w hierarchii modelem słuchawek Stax. Jednak brzmienie, jakie oferuje, wykracza moim zdaniem ponad faktyczną cenę słuchawek. Uważam, że ten komplet gra po prostu fantastycznie. Serdecznie zapraszam Was do salonów stacjonarnych sieci Top Hi-Fi and Video Design. Na miejscu poznacie pełną ofertę słuchawek nie tylko marki Stax, ale też między innymi takich producentów jak Audese czy też Audio-Technica. Dane techniczne, ceny, jak i adresy punktów stacjonarnych znajdziecie niezmiennie na stronie www.tophi.pl. Zapraszamy! Tymczasem dzięki wszystkim za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach. Zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco z nowościami na naszym kanale. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć!